Iga Świątek mistrzynią wielkiego turnieju w Dosze, Jelena Rybakina pokonana, a za chwilę rusza kolejny turniej, tym razem w Dubaju. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Iga Świątek pokonała Jelenę Rybakinę 7-6, 6-2 w wielkim finale turnieju WTA 1000 w Dosze. Myślę, że wielkie uf, zwłaszcza po pierwszym secie, który był bardzo zacięty, bardzo emocjonujący i tak naprawdę do końca nie było wiadomo, jak to się ułoży. Naprawdę przebieg tej pierwszej partii iście szalony, bo przecież Iga przegrywała już 1-4 i 30-30. Dwa przełamania na korzyść Rybakiny. Polska tenisistka nie zaczęła tego meczu najlepiej. Rybakina grała pewnie, była skupiona. Nie grała może nic nadzwyczajnego, ale po prostu grała dobrze, a nasza zawodniczka trochę zagubiona. Może się działo jej w głowie jednak to, co się działo w poprzednich trzech meczach, czyli w poprzednim sezonie właśnie porażki w każdym z trzech spotkań z Rybakiną. Australian Open, Indian Wells, Rzym, to ostatni mecz po Kreczu, no ale jednak niepowodzenie. I tutaj no, początek taki nie najlepszy z punktu widzenia Igi Świątek, ale potem przyszedł moment być może przełomowy. Tak jak wspomniałem, 1-4, 30-30 i nagle Rybakina zrobiła sobie może nie kontuzję, ale tam zadrapała się ramą rakiety, musiała zejść na przerwę, ta przerwa trwała trochę dłużej, Iga porozmawiała ze sztabem i jak wróciły na kort, to Rybakina się pogubiła, zaczęła popsuć, a z kolei nasza tenisistka poczuła się pewniej na korcie, zaczęła grać inaczej, odważniej, skuteczniej i z 1-4 nagle zrobiło się 5-4. Ale to nie był koniec, ponieważ Iga Świątek grała lepiej, ale straciła podanie i to Jelena Rybakina serwowała, żeby wygrać seta i nie dała rady. Tiebreak, po którym to myślę, że niektórym mogły włosy wypaść z głowy z powodu nerwów, bo naprawdę była piłka setowa dla Rybakiny, potem piłki setowe dla Igi Świątek, ale ostatecznie to nasza tenisistka zwyciężyła w pierwszej partii, która trwała bardzo długo, miałem wrażenie, że kilka godzin, ale tak naprawdę najważniejsze, że wygrała tego pierwszego seta. I co równie ważne, bo w momencie, gdy Iga właśnie rozmawiała z trenerem, gdy tam Rybakina była opatrywana, można tak powiedzieć, to przyszło mi do głowy sytuacja, która była w trzecim secie meczu z Lindą Noskową. Pamiętacie, wtedy też taka chwilowa przerwa w grze, bo wtedy chyba ktoś zasłabł na trybunach Australian Open i Iga rozmawiała z Tomaszem Wiktorowskim. To pomogło, ale tylko na chwilę. Mimo wszystko Noskowa okazała się wtedy lepsza. Iga odmieniła swoją grę, ale tylko na moment. Tutaj wyglądało to inaczej. Kilka gemów wygranych, potem nawet jak straciła serwis, to odrobiła i przede wszystkim siła mentalna Igi Świątek pokazana w tiebreaku. Klasa to, co zagrała i jak wytrzymała to napięcie emocjonalne w końcówce seta. Drugi set. Nie chcę powiedzieć, że to była formalność, bo absolutnie nie, ale widać było, że Rybakina rozbita, że trochę w jej głowie się działo to, co się działo w pierwszym secie. Nasza tenisistka rozkręcała się, grała coraz pewniej, dobrze serwowała, no i w końcu nieprzypadkowo wygrany ten set 6-2. Naprawdę wielkie brawa dla Igi, bo po pierwszym secie, gdyby go przegrała, nie wiadomo do końca, jakby się to ułożyło. Może by odrobiła z 0-1 na 2-1 w setach, ale być może Rybakina poczułaby się już tak pewnie na korcie, że samym serwisem i raz by przełamała naszą zawodniczkę i nie dałaby już się dogonić. Kto wie? Na pewno ten pierwszy set miał absolutnie fundamentalne znaczenie, a zwłaszcza jego końcówka. Bardzo ważne zwycięstwo dla Igi Świątek w Katarze. Z kilku powodów. Po pierwsze odbicie się po nieco słabszym występie w Australian Open. Liderka rankingu, gdy dochodzi do trzeciej rundy wielkoszlemowej, to zawsze jest wynik poniżej jej możliwości i w tym wypadku też tak było. Poza tym trzeci triumf w Dosze z punktu widzenia Igi Świątek. Pierwszy raz w karierze wygrywa turniej WTA, trzeci raz z rzędu. Może to się stać także w kwietniu w Stuttgarcie, kto wie, ale no, turniej w Katarze był wcześniej w kalendarzu, więc właśnie w tej części świata pierwszy raz udało się zapisać taki sukces do CV. Poza tym przerwana seria z Jeleną Rybakiną. Tak jak mówiłem, w poprzednim sezonie trzy porażki, teraz
kolejny mecz z tenisistką urodzoną w Moskwie, reprezentującą Kazachstan i wygrana. Bardzo ważna, bo ostatnio na turnieju World Tennis League w Abu Dhabi też wygrany set, potem przegrany super tiebreak, ale to jednak były pokazowy set, potem pokazowy super tiebreak, tutaj zupełnie inna ranga i najważniejsze, że Iga wygrała, odczarowała, myślę, trochę tą rywalizację z Rybakiną i kto wie, to też jej pozwoli pewnie uwierzyć w siebie, gdy będzie musiała mierzyć się na przykład z Jeleną Ostapienko niebawem. Znów przebije 10 tysięcy punktów w rankingu WTA. Brawa dla Igi. 18 tytuł singlowy w karierze, jeśli chodzi o tą dorosłą karierę, a przecież ma wciąż zaledwie 22 lata. 23 urodziny będzie obchodziła dopiero w maju, tradycyjnie podczas Roland Garros. Ten sukces w Dosze może jej generalnie pomóc w kolejnych tygodniach. Przecież zaraz Dubaj, o czym powiem, potem turnieje wielkie w Indian Wells, Miami. Super, że w tym momencie Iga osiągnęła taki sukces, bo to może ją ponieść. Jeszcze zanim o turnieju w Dubaju, to słów kilka również o właśnie stronie mentalnej naszej tenisistki, bo wydaje mi się, że to tym właśnie zwyciężyła w finale w Katarze. 5 lat już prawie współpracy z Daria Abramowicz. Absolutnie poziom topowy, jeśli chodzi o przygotowanie mentalne naszej tenisistki. Oczywiście, nie zawsze gra najlepiej, nie zawsze też wszystko jest dobrze na tej płaszczyźnie, ale jednak z punktu widzenia tego, jak się Iga rozwinęła na tej płaszczyźnie, no to wielkie brawa dla Darii Abramowicz. I tak przypomniało mi się kilka spotkań, w których to nasza tenisistka w ostatnim czasie przegrywała w pierwszym secie, była już o włos od porażki w otwierającej partii, a jednak odrabiała straty. Bo to patrzcie, Wondruszowa i pierwszy mecz grupowy w Cancun. Iga wtedy przegrywała, a jednak była w stanie po tiebreaku zwyciężyć. Jednocześnie to był w ogóle turniej absolutnie udany z perspektywy naszej zawodniczki. Ale kto wie, jakby to się ułożyło, gdyby ten pierwszy set z Wondruszową jednak nie był po jej myśli. A jednak był. Poza tym również z Wondruszową w Cincinnati. Wtedy Czeszka 2 razy serwowała, by wygrać pierwszego seta, a mimo to Iga go wygrała. Poza tym chociażby z Kenin podczas ostatniego Australian Open. Również Amerykanka serwowała, żeby wygrać seta pierwszego i tego nie zrobiła. Została przełamana, przegrała partię i teraz właśnie z Rybakiną. Myślę, że tych przykładów jest więcej, ale to takie pierwsze z brzegu pokazujące, jak mocna jest psychicznie nasza zawodniczka. Teraz słów kilka o turnieju w Dubaju, bo tak naprawdę nie ma czasu. Show must go on, czyli kolejna impreza rangi WTA 1000, tym razem w Emiratach Arabskich, która rusza już w niedzielę 18 lutego i potrwa do soboty 24 lutego. Rok temu zwyciężyła w tych zawodach Barbora Krejcikowa, Czeszka, która niestety miewa sporo problemów zdrowotnych i musiała się wycofać z tegorocznej imprezy. Wówczas to w finale pokonała Igę Świątek. Być może Iga znowu teraz dojdzie do finału, kto wie, na pewno będzie w gronie absolutnych faworytek obok Rybakiny, która ma oczywiście świetne tygodnie za sobą. Sam występ w Dosze przecież był bardzo udany dla niej, chociaż przegrała w finale. I Aryna Sabalenka, która wraca na kort po dłuższej przerwie, jaką sobie zrobiła po wygranej w Australian Open. To są 3 tenisistki, które na pewno będą głównymi faworytkami w Dubaju. Poza tym oczywiście Coco Gauff, trzeba uważać na Xu Wencheng. No, cała plejada gwiazd kobiecego tenisa występuje w Emiratach Arabskich z wyłączeniem Jessiki Peguli, która nadal z powodów zdrowotnych pauzuje. Jeśli chodzi o losowanie, które już się odbyło, jest za nami, to w turnieju głównym zobaczymy 3 polskie tenisistki. Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Ta ostatnia przebiła się przez eliminację, wielkie brawa. I zaczynając od Magdaleny Fręch, to zmierzy się w pierwszej rundzie z Jekateriną Aleksandrową, 19. zawodniczką świata rankingu WTA. Będzie ciężko, bo niedawno przecież Iga w Dosze rywalizowała z Jekateriną Aleksandrową i wcale jej nie było łatwo, zwłaszcza w drugim secie, ale kto wie, no może Fręch będzie w stanie powalczyć i zwyciężyć. Przecież ma za sobą kilka naprawdę udanych występów w ostatnich miesiącach. Australian Open, 4. runda, pokonała Caroline Garcia. Francuska nie jest wcale gorsza od Jekateriny Aleksandrowej, więc trzymajmy kciuki za naszą Magdalenę Fręch. Poza tym Magda Linet, która w pierwszej rundzie znów zmierzy się z Naohibino, Japonką. A jeśli zwycięży,
bo tak się stało przecież w Dosze z tą przeciwniczką, to ponownie będzie rywalizować z Shuai Cheng, Chinką, finalistką ostatniego Australian Open. Miejmy nadzieję, że pokona Hibino, a potem postawi się jeszcze mocniej Chince. Chince, z którą miała swoje szanse Magdalinet, żeby wygrać niedawno w Dosze. Nie udało się to w Katarze, może uda się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to w drugiej rundzie zmierzy się ze Sloane Stephens albo Clarą Burel. Pierwsza runda to z punktu widzenia naszej zawodniczki wolny los, na szczęście, bo przecież musi trochę odpocząć. Sloane Stephens, Amerykanka, dzisiaj 39 na świecie, Burel 46. Myślę, że to będzie wyrównany mecz. Odbędzie się już w niedzielę i już w niedzielę będziemy wiedzieli, z kim Iga zmierzy się w kolejnym meczu, pierwszym jeśli chodzi o Emiraty Arabskie w tym roku. Jeśli chodzi o kolejne potencjalne rywalki naszej zawodniczki, no to w trzeciej rundzie to może być Elina Svitolina, czyli szansa na rewanż, chociażby za Wimbledon zeszłoroczny. W ćwierćfinale może Shuai Cheng, może Magda Linette. Nie miałbym nic przeciwko, żeby to było spotkanie wewnątrzpolskie. W półfinale Coco Gauff albo Jelena Ostapienko, to też byłyby na pewno bardzo ciekawe mecze. A dopiero w finale Iga Świątek może zmierzyć się z Aryną Sabalenką albo Jeleną Rybakiną. Myślę, że to jest całkiem dobre losowanie z jej punktu widzenia, bo wcale nie jestem pewien, że w półfinale w ogóle dojdzie do spotkania Igi z Ostapienko. Poczekajmy, do tego jeszcze daleka droga. Czy Sabalenka dojdzie do finału? Myślę, że jest na to duża szansa, bo odpoczęła, ale też absolutnie nie byłbym tego w 100% pewien. Zobaczymy, szykuje się kolejny super turniej, bardzo ciekawy, bo przecież grają wszystkie największe gwiazdy. Magda Linette gra już w niedzielę, Magdalena Fręg także i trzymajmy kciuki za wszystkie nasze tenisistki. Na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jakie emocje towarzyszyły Wam podczas meczu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną, jak patrzycie na ten sukces naszej zawodniczki w Katarze i jak podchodzicie do występów naszych zawodniczek w Dubaju, w turnieju, który już właściwie się rozpoczyna. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.